Rzeźba Nawa jest zwieńczeniem obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu. Ale tak naprawdę nie jest odbierana jako samodzielny bohater. Jest częścią projektu rewitalizacji Wyspy Daliowej. Rewitalizacji, którą przeprowadziliśmy wraz z grupą architektoniczną Izba. I wydaje mi się, że to jest nasze największe osiągnięcie. Sama rzeźba, która harmonizuje z otoczeniem, z kształtem wyspy, z rzeką, z wodą i z sąsiadującymi pięknymi obiektami Uniwersytetu Ossolineum, osi Dunikowskiego, wysp Piaska, Słodowej i Tamki, a konstrukcją swoją nawiązuje do konstrukcji hali targowej Ryszarda Prudemana, to jest tylko małą częścią tej pięknej wyspy, która była zapomniana, która była potrzebowała rewitalizacji, która była zniszczona, a to wiemy po tonach brudu, które z tej wyspy wywieźliśmy. Zapraszamy do tego miejsca, gdzie tak naprawdę będzie można obcować ze sztuką w przestrzeni publicznej. Wydaje mi się, że to olbrzymia wartość dla miasta Wrocławia. Zrewitalizowanie Wyspy Daliowej i oddanie jej mieszkańcom Wrocławia.